Także, panie prezydencie, mój gorący apel dla dobra państwa polskiego. Musi pan przerwać ten spektakl. On doprowadzi nas do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Bartłomiej Ślak, TVN24. Panie premierze, dosłownie przed chwilą panowie Kamiński i Wąsik wyszli z Pałacu Prezydenckiego, złożyli oświadczenie i wrócili. Wiemy, że jest policja też przed Pałacem Prezydenckim. Panowie nie oddali się w ręce policji, wrócili do pałacu. Czy w związku z tym planowane są jakieś działania służb gdzieś w pałacu, w najbliższym otoczeniu, żeby doprowadzić do ich zatrzymania? Czy państwo będą czekali, aż oni ten Pałac Prezydencki opuszczą? No, sytuacja jest niebywała, sami państwo przyznacie, i tego nie ma w podręcznikach. No, w ogóle nie ma takich podręczników dla, nie wiem, dla premiera czy dla ministra spraw wewnętrznych i administracji, w których napisano by, co robić w sytuacji, w której skazani prawomocnym wyrokiem mają być doprowadzeni przez policję do zakładu, do miejsca odosobnienia. Oni wybierają inne miejsce odosobnienia. Znaczy pewnie bardziej komfortowe, ale tym miejscem odosobnienia jest Pałac Prezydencki. To chyba jednak, okay, no można założyć, że to też nie jest może najpiękniejsze doświadczenie w życiu, spędzić ileś dni czy tygodni jako gość w takim miejscu, ale jest to oczywiste wykorzystywanie pewnej sytuacji, no, w której przecież nikt nie będzie używał czy, no, siły wobec takiej instytucji jak prezydent Rzeczpospolitej. Prawdziwy problem polega na tym, że dzisiaj niestety także prezydent i cały przegrany obóz, ten obóz polityczny, który rządził Polską 8 lat, doprowadził do takiego bezprecedensowego chaosu prawnego. Mówiąc wprost, mamy dzisiaj do czynienia z próbą zbudowania takiej dwuwładzy i to z zaangażowaniem najważniejszych instytucji państwa. To jest oczywisty sabotaż. Ja jestem tym bardzo, bardzo przejęty. I nie chodzi mi o pana Wąsika czy pana Kamińskiego. To są decyzje sądu, to jest robota dla policji. Tutaj nie ma miejsca jakby na politykę. Ale martwi mnie to, że prezydent włączył się w działania organizowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i jego ludzi z PiS-u. I są to działania wymierzone w istotę, fundamenty państwa polskiego. Do tych działań próbuje się wciągnąć nie tylko takie instytucje jak Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, prokuraturę, która ciągle pozostaje, bo została sprytnie zabetonowana przez pana Ziobrę, więc te instytucje pozostają w rękach PiS-u i to jest proces trudny. Odbudowy państwa i on będzie kosztował jeszcze trochę czasu i nerwów, niestety. Taką sytuację nam poprzednicy zafundowali. Natomiast jest rzeczą bardzo niepokojącą, że także prezydent angażuje się w ten, w organizowanie tego chaosu i konfliktu o charakterze ustrojowym. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, w jakiej sytuacji jest dzisiaj Polska i Europa, jak wielkie wyzwania stoją przed nami od wojennych po wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa, rozwoju Polski. No, mamy tych projektów przecież całą szafę. Prawie każdy z nich oznacza lepsze życie dla ludzi. Chcielibyśmy, żeby to szło do przodu. A w warunkach takiego chaosu i dwuwładzy będzie to bardzo trudne, jeśli niemożliwe. Ja już pomijam fakt, wiecie, mam w tej teczce bardzo znaczący cytat. To jest paragraf pierwszy artykułu 239 Kodeksu Karnego. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Czytam ten artykuł z kodeksu karnego nie żeby podnosić atmosferę tego politycznego sporu, tylko żeby uświadomić panu prezydentowi, w co dał się uwikłać. W jakiej sytuacji postawił go prezes Kaczyński? W jakiej sytuacji znalazło się państwo polskie? Tylko dlatego, że dwóch prawomocnie skazanych polityków uważa, że nadal uważa, że stoją ponad prawem, że nie dotyczą ich wyroki sądów, reguły
polskiego prawa, przepisy polskiego prawa i że w swojej sprawie też zaangażowali najważniejsze instytucje życia publicznego w Polsce. Także panie prezydencie, mój gorący apel dla dobra państwa polskiego, musi pan przerwać ten spektakl. On doprowadzi nas do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Będziecie za to, tu zwracam się do panów Kaczyńskiego, pana prezydenta Dudy, innych liderów PiS-u, będziecie za to w pełni odpowiadać. Za sabotowanie konstytucji, za łamanie przepisów prawa, nieszanowanie wyroków sądów i nadużywanie władzy, jaką w wielu jeszcze miejscach posiadacie, dla prywatnych interesów osób skazanych. To jest rzecz po prostu nie do zaakceptowania w żadnym wymiarze. Chciałbym, żeby... Ja osobiście będę dbał o to i jak się państwo domyślacie, no, czuję się odpowiedzialny za wszystko, co w Polsce się dzieje. Więc jest, mam nadzieję, też oczywiste dla wszystkich, że premier polskiego rządu będzie starał się rozładowywać niepotrzebne napięcie. Stąd moje pełne wsparcie dla decyzji marszałka Hołowni, stąd mój gorący apel do wszystkich zaangażowanych w te konflikty, żeby poszukali jednak w swoich sercach, umysłach przestrzeni do jakiegoś elementarnego porozumienia i żeby przestali atakować polskie państwo, bo w tej chwili do tego się to sprowadza. Czy to jest zapowiedź postawienia redakcja. Prezydenta przed Trybunałem Stanu? Nie, proszę państwa, ja staram się być możliwie precyzyjny, konkretny i nie spekulować. Są to zbyt poważne sprawy, żeby spekulować. Ja przeczytałem państwu artykuł z kodeksu karnego, który powinien wszystkim uświadomić, że rozpoczęta gra przez PiS, przez Kaczyńskiego i niestety w której uczestniczy prezydent Duda, to jest gra wbrew polskiemu prawu. I że tak nie, no po prostu tak nie może być. Prezydent, jak państwo wiecie, prezydent ma prawo ułaskawienia. Źle z tego prawa skorzystał. Nawet mentor i autor podręczników, z których czerpał pełnymi garściami pan prezydent Duda, kiedy był studentem i młodym prawnikiem i na którego się powoływał w kwestii ułaskawienia, pan profesor Waltosz, też nie ma tutaj żadnych wątpliwości. I nie zamyka to drogi panu prezydentowi do ułaskawienia. Ja mam inną opinię na temat działania panów Kamińskiego i Wąsika niż pan prezydent. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Pan prezydent uważa ich za uczciwych, kryształowo, w ogóle przejrzystych i tak dalej. Ja uważam, że no, sądy miały swoje powody z całą pewnością, że zajęły się panem Kamińskim, panem Wąsikiem. I też dobrze wiemy, co wyprawiali i co robili w roli ministrów już po tym, kiedy wyrok zapadł i po tym tak zwanym pierwszym ułaskawieniu. Ale to nie ma żadnego znaczenia, jaką ja mam opinię na temat pana Wąsika i pana Kamińskiego. Sąd to jest sąd, wyrok to jest wyrok. Policja musi swoją robotę też wykonać, a nikt nie chce narażać policję na jakąś konfrontację z instytucjami państwa, z panem prezydentem, więc nie będziemy oczywiście oczekiwać jakichś działań siłowych, bo podkreślam jeszcze raz, moim zadaniem jest ochrona Polski przed jakimiś no, tego typu zupełnie niepotrzebnymi i niebezpiecznymi zdarzeniami. Ale to rozwiązanie jest proste. Pan prezydent ma wciąż prawo łaski. Teraz ono byłoby w dodatku legalne. Jeśli naprawdę uważa, że ci panowie nie powinni odpowiadać za to, co zrobili i za co zostali prawomocnie skazani. Nie jestem doradcą pana prezydenta. Nie będę tutaj sugerował, co ma zrobić, ale sprawa jest dla mnie oczywista. Chyba, że rzeczywiście w interesie PiS-u jest konfrontacja, eskalowanie napięcia. My i tak swoją robotę będziemy wykonywali. Nie damy się na pewno sprowokować. Będziemy konsekwentnie egzekwować prawo wobec wszystkich, bez wyjątku. Ale obawiam się, że celem Kaczyńskiego jest, ponieważ przegrał wybory, a w jego rozumieniu Polska jest wtedy do zaakceptowania, kiedy jest jego. Wiedzieliśmy od samego początku, że Kaczyński politycznie, mentalnie, tak osobowościowo nie jest w stanie znieść myśli,
że to nie on rządzi Polską, że Polska nie jest już dłużej jego własnością polityczną, bo przecież przez te lata była jego polityczną własnością. I też widać to dzisiaj po tej sprawie panów Wąsika i Kamińskiego, że PiS zrozumiał, że niektórzy, ci wszyscy, którzy łamali prawo i będą skazani, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, będą odpowiadali. I dlatego ich determinacja, żeby podpalić państwo, no bo de facto do tego się to dzisiaj sprowadza, jest tym spowodowana. Znaczy, uważają, że nie mają nic do stracenia, uderzając w Polskę i w fundamenty państwa polskiego. I dlatego to jest takie niebezpieczne. Ale jesteśmy tutaj od tego, żeby ich rachuby na destabilizację, żeby ich rachuby się nie spełniły. Bardzo proszę. Dominika Grabowska, Polsat News. Panie premierze, Fundusz Kościelny, dzisiaj przedstawiciele Episkopatu Polski mówili na konferencji, że wszelkie zmiany powinny być zgodnie z konkordatem z nimi omawiane. Czy jest plan zaproszenia Episkopatu do stołu? Jeżeli tak, to kiedy? Tak jak powiedziałem, znakiem rozpoznawczym tego rządu i tej większości będzie wierność postanowieniom Konstytucji i innych przepisów prawa, więc oczywiście nikt nie musi mi o tym przypominać ani napominać. Wszyscy partnerzy społeczni w każdej sprawie, w tej sprawie Episkopat, będą traktowani zgodnie z zasadami polskiego prawa. Tutaj nie ma miejsca na żadne dwuznaczności czy wątpliwości. I ja zdaję sobie sprawę z pewnych konsekwencji prawnych wynikających z konkordatu i zapisów Konstytucji. I nie mam żadnych wątpliwości, że także w obecnych warunkach prawnych możemy uzyskać rozwiązania, które będą konsultowane, ale które wreszcie przerwą ten... I akurat Fundusz Kościelny jest tutaj najmniej jakby problematycznym, bo to niektórzy myślą, że Fundusz Kościelny to są te miliardy, które z różnych miejsc, państwowych spółek, urzędów, agencji, ministerstw trafiają do przedsiębiorców czy biznesmenów takich jak dyrektor ksiądz Rydzyk. Ale oczywiście Fundusz Kościelny to jest tylko zabezpieczenie emerytalne i rentowe. I to jest jakby no, tylko ułamek tego, o czym mówimy. W związku z tym będziemy szukali i na pewno w zgodzie z przepisami metod zaprzestania tego nieuzasadnionego i często nieuprawnionego finansowania. A decyzje dotyczące samego Funduszu Kościelnego, podobnie jak lekcji religii, tam gdzie to jest wymagane przepisami, będą konsultowane. Od tego jest konferencja wspólna. Mogę sobie tylko dopytać, kiedy? To jest we właściwym momencie. Radio Tok FM, proszę. Dzień dobry, Wawrzyniec Zakrzewski, Radio Tok FM. Ja mam dwa, obiecuję, krótkie, ważne pytania. Pierwsze pytanie dotyczące... Komisja wspólna, konferencja to jest episko, tak, aż tak daleko moje ambicje nie sięgają. Myślałem o komisji wspólnej rządu i episkopatu. Pierwsze pytanie, wracam do tematu ZUS-u. Czy pan premier już się przychylił albo przychyli się do wniosku pani minister Dziemianowicz-Bąk w sprawie szefowej ZUS-u i wymiany na tym stanowisku? Jeżeli tak, to kiedy i kto ewentualnie zastąpił na tym stanowisku panią szefową ZUS-u obecną? I drugie pytanie o apel ponad 100 organizacji pozarządowych broniących praw człowieka w sprawie zaniechania pushbacków na polsko-białoruskiej granicy. Czy jest szansa, żeby Straż Graniczna zaprzestała wyrzucania ludzi za naszą granicę? Dziękuję. Na mój stół trafił wniosek pani minister Dziemianowicz-Bąk dotyczący odwołania, a w konsekwencji zmiany na stanowisku szefowej, dzisiaj jest to szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja dzisiaj podpiszę zgodę w tej kwestii na odwołanie pani prezes i jak państwo pewnie się orientujecie, tam jest pewna procedura, między innymi wymagana jest opinia Rady Nadzorczej ZUS-u, więc będziemy tutaj postępować szybko i w przyszłym tygodniu poznacie państwo także nazwisko następcy, następczyni na tym stanowisku. I jeszcze pushbacki. Ja w tej sprawie już na ostatniej konferencji prasowej miałem okazję
wygłosić mój pogląd w tej kwestii. Tutaj nic się nie zmieniło. Ja pracuję z panem ministrem Kierwińskim nad tymi rozwiązaniami, także technicznymi, które mają w możliwie szybkim tempie uszczelnić granice i uczynić tę no, bardzo nieskuteczną barierę, jaką PiS zbudował, w dużo skuteczniejszy mechanizm. To jest nie tylko kwestia stabilniejszej fizycznie granicy, ale też tak zwanej miękkiej infrastruktury, doposażenia Straży Granicznej. Wybiorę się też z wizytą na własne oczy też zobaczyć, w jakich warunkach pracuje Straż Graniczna. I powtórzę to i mówię o tym z pełnym przekonaniem. Priorytetem dla mojego rządu i dla każdego rządu tak naprawdę jest przede wszystkim bezpieczeństwo granicy, ochrona granicy i terytorium, także przed próbą nielegalnego przekroczenia granicy. To jest rzecz najważniejsza i temu są podporządkowane także nasze decyzje. I tutaj w tej kwestii poglądu nie zmienię. Ale chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że skuteczniejsza ochrona granicy pozwoli także wyeliminować te sytuacje, które są też nie do zaakceptowania, wtedy kiedy w polskich lasach umierają właściwie na naszych oczach ci, którzy znaleźli się po tej stronie granicy. To znaczy w każdym z przypadków, w których zagrożone jest życie, zdrowie człowieka, będziemy szukali sposobów humanitarnego traktowania. Ja celowo nie mówię o pushbackach, ponieważ ta kwestia jest często też, ten termin jest często nadużywany w opisywaniu różnych technik i metod powstrzymywania nielegalnej migracji na granicy. Proszę się nie dziwić, Straż Graniczna jest rozliczana i nie zawsze konsekwentnie ze skutecznej ochrony granicy. Będziemy chcieli, i o tym rozmawiałem, i to nie jest kwestia jakiejś zapatrywań, ideologii, czy każdy przyzwoity człowiek musi o tym myśleć, czyli w jaki sposób raczej wesprzeć, a nie przeszkadzać tym, którzy chcą pomagać potrzebującym. Wydaje się rzeczą oczywistą, że penalizacja działań ratujących życie, szczególnie dzieci czy kobiet, jest, nie powinna być naszą praktyką w Polsce, ale z drugiej strony proszę tutaj o zrozumienie naszej racji. Będziemy szukali sposobów, które jednak będą zniechęcały i odstraszały tych wszystkich, którzy transportowani przez Łukaszenkę do Białorusi w tym celu, żeby przekroczyć polską granicę, żeby jednak dotarło do wszystkich, którzy to planują i organizują, że ta granica jest najtrudniejszą, a nie najłatwiejszą do nielegalnego przekroczenia. Bardzo proszę, będziemy zmierzać powoli ku końcowi. Bartłomiej Sawicki, Rzeczpospolita. Panie premierze, mam pytanie zupełnie inne aniżeli dotychczas. Pytanie kadrowe. Wciąż nie powołał pan pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Pełnomocnika, który nadzoruje, przypomnijmy, Gaz-System, PERN, PSE i Polskie Elektrownie Jądrowe. Chciałem zapytać, czy ten pełnomocnik będzie przy panu, przy premierze, czy przy ministrze klimatu i środowiska? Kiedy poznamy tą osobę? I moje drugie pytanie, czy to oznacza, czy powołanie tego pełnomocnika oznacza, że będzie kolejny pełnomocnik do spraw na przykład energetyki jądrowej? Jeśli tak, czy to oznacza, bo w budżecie, z tego co wiemy, 60 milionów złotych zapisano na rozwój polskiego programu energetyki jądrowej, czy to oznacza, że od energetyki jądrowej, od rozwoju tego programu w pańskim rządzie nie ma już odwrotu? Dziękuję. Jest oczywiste, że energetyka jądrowa w Polsce jest właściwie bezalternatywna. Znaczy, to nie jest kwestia wyboru politycznego. Można dyskutować o takich przedsięwzięciach infrastrukturalnych jak CPK. Tam różne poglądy są uprawnione. Różne koncepcje rozwoju tego typu infrastruktury jak lotniska, dworce, koleje. Rozumiem, że są różne punkty widzenia. Będziemy szukali optymalnego i niezbyt drogiego modelu dla naszego kraju. Jeśli chodzi o elektrykę, to energetykę jądrową, to my specjalnie nie mamy wyboru. Czyli to nie jest jakby dyskusja, że jakaś partia czy jakiś rząd ma taki pogląd na energetykę jądrową w Polsce, a inny zupełnie odwrotny, bo jeśli chcemy efektywnie odchodzić od węgla, od energii, od brudnej energii w Polsce, to wiadomo, że same odnawialne źródła energii nam nie wystarczą.
Koniec, kropka. Często się mówi o przyszłości energetyki wodorowej, ale nie możemy bazować na tego typu wizjach wyłącznie, ponieważ one prawdopodobnie będą odleglejsze w czasie niż te sprawdzone, dla niektórych kontrowersyjne, dla mnie nie, metody wytwarzania energii jak energetyka jądrowa. Na pewno będzie przez chwilę jeszcze trwała gorąca dyskusja. Ja ją rozumiem, bo jestem stamtąd. Czy lokalizacja jest najszczęśliwsza? Ale tutaj głos muszą mieć wyłącznie fachowcy. Znaczy, jeśli okaże się, że nie ma innej możliwości, że to jest optymalna lokalizacja, mówię tutaj o północnych Kaszubach, o okolicach Choczewa, to będziemy kontynuowali tę inwestycję. Na razie robimy szybki audyt i sprawdzamy, czy na pewno ta lokalizacja jest optymalna. Natomiast co do zasady będziemy... Oczywiście musimy wyjaśnić ten skandal z udziałem ABW i Orlenu, jeśli chodzi o tak zwane SMR, czyli te tak zwane małe elektrownie, małe reaktory. I no, czekam na informację od pani minister. Proszę się nie niepokoić o infrastrukturę krytyczną, bo ona ma nadzór niezależnie od tego, czy jest instytucja pełnomocnika, czy nie. My też w przyszłym tygodniu podejmiemy decyzję, czy będą się tym zajmować odpowiednie resorty, czy utrzymamy funkcję pełnomocnika. Jeśli przeważą argumenty na rzecz utrzymania tej funkcji, to w przyszłym tygodniu poznacie państwo nazwisko osoby, która obejmie to stanowisko. I ostatnie pytanie. Dzień dobry, Michał Makowski, Radio Z. Panie premierze, w sytuacji, kiedy trzeba przeprocedować ustawę budżetową, czy odraczanie posiedzenia Sejmu jest właściwym rozwiązaniem według pana? Bo tutaj aktualna opozycja komentuje, że to jest raczej pokaz słabości nowego marszałka. Decyzja pana marszałka Szymona Hołowni jest wyrazem odpowiedzialności i mówię o tym z pełnym przekonaniem. Siedzieliśmy dość długo, bo przecież wspólnie zastanawialiśmy się nad scenariuszem, który jest bezpieczny dla Polski też, jeśli chodzi o przyszłość budżetu. I proszę być zupełnie spokojnym, jeśli chodzi o timing. Zdążymy z uchwaleniem budżetu i pan prezydent dostanie na swoje biurko ustawę budżetową do podpisania w terminach wyznaczonych przez przepisy prawa, przez konstytucję. Także nie ma żadnego powodu do obaw. Nie oszukujmy się. Wyście słyszeli to, co mówił przed chwilą pan Kamiński, pan Wąsik, zanim się ponownie nie schowali w tajnych komnatach Pałacu Prezydenckiego. I jest rzeczą oczywistą dla mnie, że próba destabilizacji, że w tym scenariuszu jest także próba destabilizacji Sejmu i uniemożliwienie w tym tygodniu normalnej pracy temu Sejmowi. Więc wydaje mi się, że decyzja marszałka Hołowni raczej chroni Sejm przed zdarzeniami dramatycznymi, które mogłyby utrudnić pracę nad budżetem. Także moim zdaniem ryzyk, znaczy jestem o tym przekonany, inaczej bym wyraził inną opinię, bo przecież biorę w ten sposób współodpowiedzialność za tę decyzję marszałka Hołowni, ale biorę ją z pełnym przekonaniem. Kalendarz jest bezpieczny, decyzja jest racjonalna i wspólnie uchronimy polski Sejm przed atakami i próbami jego destabilizacji. I bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Ja już mówiłam, że ostatnie i gość czeka, więc wiem, to, ale to skoro panowie się lubią ewidentnie, ja wiem. Tak. Bardzo lubię pana premiera, czytałem jego książki. Jestem fanem Gdańska, też tam moja mama z Gdańska, więc wszystko wiemy. Dobra, panie premierze, pan złośliwie mógłby powiedzieć, że groził pan panu prezydentowi konsekwencjami z kodeksu karnego za przetrzymywanie przestępców skazanych. Jest również artykuł 231 nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza, który przewiduje 3 lata pozbawienia wolności za nadużycia przekraczanie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Pan prezydent uważa, że panowie Kamiński i Wąsik są prawomocnie ułaskawieni już w 2015 roku i wszystko, co się dzieje dalej, jest po prostu represją karną. No i pytanie, czy panowie się nie boicie przekraczania artykułu 231 kodeksu karnego?
No, muszę sprostować, bo być może, no tak, mam ciągle jeszcze pozostałości grypy, więc może mówię niewyraźnie, ale czytając ten artykuł zastrzegłem bardzo wyraźnie, że... Tak, tak, no ale rozpoznaję w tym gronie też złośliwców, więc dlatego od razu uprzedzam. Chcę uświadomić panu prezydentowi, że PiS-owskie towarzystwo wpakowało go w poważne problemy, bo naprawdę tak jest. Ja bym bardzo chciał, i to jest w interesie Polski, to jest też w interesie mojego rządu, żeby pan prezydent raczej, też wspólnie ze mną, z marszałkiem Sejmu, panią marszałek Senatu, żebyśmy szukali tej przestrzeni, gdzie możliwe jest elementarne porozumienie w tych kilku najważniejszych sprawach. I jestem ostatnią osobą, która miałaby jakiś powód czy jakiś interes, żeby straszyć pana prezydenta jakimiś przepisami czy kodeksem karnym. Naprawdę. Ostatnia rzecz, jaka by mi do głowy przyszła. Tylko chcę, żeby pan prezydent był świadomy, w co nie wmanewrowali go jego polityczni przyjaciele. To oni zastawiają na niego pułapkę, nie ja. To Kaczyński używa, przepraszam za sformułowanie, pana prezydenta dla swoich celów, nie ja. Od tego, jaki artykuł kodeksu karnego, do jakiej osoby powinniśmy zastosować, od tego jest sąd. Problem polega na tym, że ekipa PiS-u postanowiła że władza polityczna jest ważniejsza od władzy sądowniczej. I to się stało w roku 2015-16, kiedy przejęli władzę. I przecież to nie jest, ja nie odkrywam przy żadnej tajemnicy. Ja nie obrażam w żaden sposób Jarosława Kaczyńskiego. To jest jego program, to jest jego filozofia polityczna. Mówił zawsze o tym otwarcie, że wola wyborcy przełożona na wynik wyborów i na nową władzę wykonawczą jest ważniejsza od rządów prawa i niezależności sędziowskiej. To jest ich punkt widzenia. Oni uważają, że to politycy powinni decydować, kto za co idzie siedzieć. A ja, może to jest staromodne, ja uważam, że od tego są sądy. I nikt z nas, nikt w Polsce nie jest zadowolony z tego, jak sądy pracowały, jak pracują dzisiaj. Ale to w niczym nie zmienia opinii, że to sądy są od skazywania także polityków, a nie na odwrót. No tylko o to. I to jest sprawa fundamentalna. To jest, mamy zupełnie dramatycznie odmienny pogląd na to, jak ma funkcjonować państwo. Ja uważam, że to będzie tragedia dla Polek i Polaków, jeśli ustąpimy przed ludźmi, którzy uważają, że kto ma władzę, ten ma także władzę nad ludźmi. Nad ludźmi władzę powinno mieć prawo. Do sądzenia są powołane sądy. Sądy, żeby sądzić sprawiedliwie, muszą być niezależne od władzy politycznej. Tylko tyle i aż tyle. PiS to zakwestionował otwarcie. A my to teraz chcemy przywrócić, bo taki... Przecież myśmy to Polsce mówili bardzo wyraźnie w czasie wyborów. Tak, chcemy przywrócić rządy prawa w Polsce, to znaczy sąd i prawo jest ponad politykami, a nie pod politykami. Ja tu nie ustąpię ani na krok. Wy też przecież macie państwo swoją ocenę tego, swój rozum, swój system wartości. Sami zastanówcie się, czy wolelibyście żyć w kraju, gdzie polityk decyduje o waszej wolności, waszej odpowiedzialności karnej, czy sąd. Nawet jeśli sądy błądzą, są powolne, są, ale ja wolę żyć w kraju, w którym sąd decyduje o tym, czy ktoś z was, z nas pójdzie siedzieć, a nie politycy. Oto jest tak naprawdę ten spór. Zupełnie mnie nie interesują prywatne losy pana Wąsika i pana Kamińskiego. Jestem pozbawiony kompletnie uczucia rewanżu czy mściwości. Naprawdę zupełnie jest mi to obojętne. Co oni dalej będą robili? Ale nie pozwolimy, żeby lekceważono tak jawnie prawo. W ich przypadku to jest lekceważenie prawa. Prezydent uważa, że ich skutecznie ułaskawił. Zdecydowana większość autorytetów prawniczych uważa, że nie. Korona by z głowy mu nie spadła, naprawdę, gdyby uznał, okej, skoro jest spór prawny, spór, no bo on reprezentuje inny pogląd, że to pierwsze ułaskawienie było nieskuteczne, to niech je ponowi. Nikt nie będzie mu dokuczał z tego powodu. A przerwałby ten niepotrzebny spektakl. No ale to już, mówię, nie moja rola. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. W tym tygodniu jeszcze.